Jezu Chryste, nasz Panie, nasz Boże, nasz Królu, nasz Zbawicielu, nasz Mesjaszu, nasze wszystko. Przychodzisz do nas, ludzi słabych, grzesznych, niegodnych. Przychodzisz, aby być pomiędzy nami, aby nas dotykać, uwalniać, uzdrawiać, przemieniać nasze życie. A my, Panie Jezu, przychodzimy, aby Ciebie uwielbiać, aby wznosić do Ciebie ręce, aby klęknąć przed Tobą. Przychodzimy, Panie Jezu, abyś stał się w końcu pierwszym w naszym życiu, pierwszym i najważniejszym. To Ciebie, Panie Jezu, chcemy uwielbić. Tobie, Panie Jezu, chcemy oddać chwałę. Jezu, bądź uwielbiony i wywyższony pośród swojego ludu. Jezu Chryste, uwielbiamy Cię, wywyższamy za to wszystko, co dla nas uczyniłeś. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, za to, że stałeś się jednym z nas, że przyjąłeś nasze ludzkie ciało. Uwielbiamy Cię, Panie, za to, że nauczałeś swoich uczniów, apostołów 2000 lat temu. Podałeś im te wszystkie zasady mądre do tego, jak mają żyć oni i ich naśladowcy, ci, którzy pójdą za Tobą. Jezu, uwielbiamy Cię za to, że
Czyniłeś cuda, czyniłeś znaki, uwalniałeś, wskrzeszałeś, uzdrawiałeś, że udowodniłeś tym ludziom współcześnie żyjącym i nam, że jesteś prawdziwie Bogiem. Uwielbiamy Cię, Panie, za to w końcu, że oddałeś życie za nas, ale trzeciego dnia zmartwychwstałeś. I w tym całym, Panie, za Twoim odrzucanie bądź uwielbiony i wywyższony. Jezu, uwielbiamy Cię. Jezu, wywyższamy Cię. Jezu, Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś naszym Bogiem. Panie, daj nam swojego Ducha. Ducha uwielbienia. Duchu Święty, stąp.